Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj z piciem, ponieważ warunki są iście ekstremalne. Naprawdę jest tutaj chyba z 40 stopni, dlatego też nie będę za bardzo przedłużała. I jak już się pewnie domyślacie po tym tle, które jest za mną, że dzisiaj będziemy mówić o nowych książkach, czyli otwierankach. Zaczynamy od książki, na którą się bardzo, bardzo cieszę. Jest to nowa powieść Sary Moss pod tytułem Ciche wody. I jeżeli spojrzycie na tą okładkę, to ona jest taka ponuro deszczowa. I rzeczywiście, ta powieść dzieje się na szkockim kempingu. Jej akcja obejmuje 24 godziny. I jak to w Szkocji, cały czas pada. Pada już od kilku dni, ludzie na kempingu potwornie się nudzą. A gdy tak się nudzą, to zaczynają zauważać ludzi wokół siebie, zaczynają zauważać też pewne nietypowe zachowania. Przede wszystkim 12 osobom, które znajdują się na kempingu wraz ze swoimi rodzinami, wpada w oko matka z córką i to, jak one się dziwnie zachowują i jakie dziwne odgłosy dochodzą w nocy z ich domku. Wow! Słuchajcie, dla mnie to może być hit. To może być książka, która znowu da mi w łeb, którą będę bardzo, bardzo przeżywała. Bardzo się na nią cieszę, a poza tym deszczowa pogoda to coś, na co teraz czekam. I jeszcze jedna książka z wydawnictwa poznańskiego, tym razem z czwartej strony kryminału, to najnowsza powieść Ryszarda Ćwierleja pod tytułem Śmierci ulotny woal. Ta powieść to kryminał retro. Kryminał retro z Antonim Fischerem, poznańskim policjantem, która dzieje się w dwudziestoleciu międzywojennym. Tym razem Ćwierlej przenosi nas do 1930 roku. I w wyższych sferach modne jest wywoływanie duchów. Podczas jednego z takich seansów spirytystycznych medium, które przemawia głosem wywołanego ducha, przepowiada śmierć jednej z osób. I rzeczywiście, niedługo potem ginie generał Pieskow. Sprawdzam, czy na pewno generał, może nie generał, ale na pewno jakiś wojskowy. Ale śmierć też nie omija niższych warstw społeczeństwa. Mamy też tutaj postać Tomka Grubińskiego, którego prawdopodobnie pamiętacie z innych książek. Jest to bardzo dobry, wykwalifikowany, doskonały złodziej. Co jeszcze powiem o tej książce? Ja jej jeszcze nie czytałam. To jest świeżynka. Ona przyszła do mnie 2-3 dni temu. Ale chciałam Wam powiedzieć, że częściowo byłam przy powstawaniu tej książki. W tym roku bowiem uczestniczyłam dość intensywnie w festiwalu Ludzie Książki. Jest to festiwal, a raczej był, bo w ten weekend ubiegły właśnie się skończył, który dotyczył ludzi mających styczność z książką. Ludzi takich jak redaktorzy, tłumacze, blogerzy, także oczywiście pisarze, ilustratorzy itd. Festiwal odbywał się w Wielkopolsce przede wszystkim, także w Olsztynie. Zawitał do wielu bibliotek, m.in. w Lesznie, w Pile czy w Ostrowie Wielkopolskim. I właśnie w tych bibliotekach ja byłam osobiście. Kiedy byłam w Pile, przeprowadzałam tam warsztaty z młodzieżą i tutaj Wam pokażę, jakie dyplomy były wręczane podczas tych warsztatów. Te warsztaty odbyły się po raz pierwszy w Pile i to był ten różowy dyplom i później po raz drugi odbyły się w Lesznie i to był ten dyplom zielony. Warsztaty miały tytuł Teksty, które się klika, czyli jak pisać o książkach w mediach społecznościowych i prowadziłam je dla młodzieży lokalnych szkół. Ale kiedy byłam w Pile, przeprowadziłam także rozmowę z dwoma pisarzami, autorami kryminałów retro. Jednym z nich był właśnie Ryszard Ćwierlej, drugim był ukraiński pisarz Bogdan Kołomiejczuk. Tutaj mam ulotkę, która ukazuje obu panów i rozmawialiśmy o kryminałach, które dzieją się w przeszłości. Kołomiejczuk napisał książkę, o której kiedyś Wam mówiłam już, której akcja częściowo dzieje się w Poznaniu, natomiast Ryszard Ćwierlej opowiadał właśnie o swojej serii książek z Fischerem. I kiedy byliśmy w Pile, on pisał właśnie ten najnowszy tom. Kiedy byliśmy w hotelu i ja przez tą godzinkę, kiedy był czas, żeby się zebrać do wyjścia na spotkanie autorskie,
Ledwo zdążyłam poprawić makijaż, Ryszard Ćwielej powiedział, a ja napisałem jedną scenę. Także no naprawdę jest to człowiek niesamowity i bardzo się cieszę, że w ogóle miałam okazję go lepiej poznać i zobaczyć, w jaki sposób pracuje. Ale chciałam Wam jeszcze opowiedzieć troszkę o tym festiwalu, w którym brałam udział. W Lesznie rozmawiałam także z redaktorem Pawłem Sajewiczem, który pracuje dla wydawnictwa Agora i między innymi redagował książkę pod tytułem Czerwone Jezioro, czyli ten kryminał, który bardzo, bardzo nam się podobał. Opowiedział naprawdę bardzo ciekawe rzeczy o pracy redaktora książek. Natomiast w Ostrowie Wielkopolskim miałam okazję porozmawiać z dwoma autorami. Była to Małgorzata Gołota, autorka książki o młodzieży, która zmaga się z depresją, czyli żyletkę zawsze noszę przy sobie, oraz z norweskim pisarzem Andersem Kvammenem, który napisał komiks pod tytułem Gimnazjum, gdzie opisuje swoją własną depresję, której epizod przeżył właśnie będąc gimnazjalistą. Na to, że ten chłopak zaliczył tak wielki dół, złożyło się wiele czynników, ale między innymi to, że był nieakceptowany w klasie. I ten komiks został napisany na podstawie autobiograficznych przeżyć tego autora. Także to było też bardzo ciekawe spotkanie. Natomiast w ostatni weekend, w finale, który odbywał się w Poznaniu w Bibliotece Raczyńskich, miałam przyjemność porozmawiać z tłumaczami książek. To był panel tłumaczki, oczywiście ja też byłam tam jako tłumacz, ale jako osoba, która prowadziła rozmowę i zadawała pytania. I rozmawialiśmy o tym, jak zostać tłumaczem, jak radzić sobie z deadline'ami, jak organizować sobie pracę, czy czytać książkę przed przekładem, czy też nie czytać książki przed przekładem, o tym, co najbardziej satysfakcjonuje nas w pracy lub też o rzeczach, które nas irytują. Mówiliśmy też o przekładach, nad którymi teraz pracujemy. Także była to bardzo fajna rozmowa. Ale do czego zmierzam? Ostatnimi gośćmi finału tego festiwalu Ludzie Książki byli młodzi ludzie, ludzie, którzy stanowią kolejne pokolenie. Był to Okoń w sieci, którego na pewno znacie z BookTube'a, oraz Kasia, czyli Pizgacz, która napisała trylogię Hell. Napisała, a raczej dalej ją pisze, bo ostatni tom właśnie powstaje na bieżąco na Wattpadzie. I ogromny sukces Kasi oraz sukces Okonia pokazują, że młodzi ludzie czytają książki. I ja specjalnie wybrałam się na to spotkanie z tym młodszym pokoleniem, żeby zobaczyć, kto przyjdzie ich posłuchać, co będą mówić. Okazało się, że przyszło mnóstwo młodych ludzi, ale takich naprawdę młodych, 12, 13, 15-letnich, którzy mieli sporo pytań, którzy wysłuchali tego panelu z wielkim zainteresowaniem, a sami występujący też powiedzieli bardzo dużo ciekawych rzeczy, czyli między innymi to, co my wszyscy zauważamy. Młodzi ludzie chcą czytać, ale chcą czytać rzeczy, które są pisane językiem takim, jakim oni się posługują, czyli niekoniecznie interesują ich lektury. I wcale mnie to nie dziwi, ponieważ lektury, które teraz czyta się w podstawówce, są praktycznie tymi samymi lekturami, które czytało się w podstawówce te 30 parę lat temu, kiedy ja do niej chodziłam. Więc moim zdaniem coś jest tutaj nie w porządku. Dajmy młodym ludziom czytać to, czego oni chcą czytać, z czego mogą czerpać wiedzę o współczesnym świecie. No dobra, nagadałam się w tych otwierankach, ale bardzo chciałam Wam opowiedzieć o tym festiwalu, bo była to rzecz naprawdę unikatowa w skali polskiej. Po pierwsze trwało od lutego do końca czerwca, a po drugie obejmowała wiele miast, do których nie zawsze docierają spotkania autorskie. No i po trzecie pokazywała różnych ludzi, którzy mają związek z książką. No dobrze, wracamy do powieści, którą mam na kolanach. Opowieści z Białej Doliny. To jest, z tego co przeczytałam, zbiór opowiadań kierowany do młodszych, ale też do starszych czytelników. Zbiór opowiadań, który jest bardzo pięknie i bogato ilustrowany. Tych ilustracji mniejszych i większych, obejmujących całe strony lub też obejmujących tylko fragmenty stron, jest w tej książce naprawdę sporo.
Czcionka, jak tutaj widzę, też jest całkiem duża, czyli rzeczywiście będzie się to lepiej czytało młodym ludziom. Widzicie, młodzi ludzie. Książka specjalnie dla nich, ale też taka, która zainteresuje ich rodziców i starszych czytelników. O czym jest to książka? To książka o przygodach dwóch dziewczynek. Mi i... zapomniałam, bo dziwne to drugie jest imię, Anaszki. Mija i Anaszka to dwie przyjaciółki i one przeżywają rozmaite przygody, takie trochę o zabarwieniu kryminalnym w Białej Dolinie. Towarzyszy im też pan leśniczy, który jest dosyć nierozgarnięty, ale bardzo sympatyczny. I to jest książka, która pokazuje nam również siłę przyjaźni. Ja jestem jej bardzo ciekawa, poza tym mnie tak do niej ciągnie ten śnieg na okładce, ten chłodek. Przydałoby się dla zrównoważenia temperatury, która teraz panuje. I jeszcze jedna książka dla młodszych czytelników, ale myślę, że my starsi też sporo możemy się z niej dowiedzieć. Moje ciało jest ok. Książka o ciele, emocjach i samoakceptacji do czytania, odkrywania i bezgrania. Czyli to jest taka książka, wiecie, w takim nowym stylu, chociaż chyba nie, przesadziłam mówiąc, że w nowym stylu. Ja pamiętam, że kiedy ja byłam nastolatką, były też takie książki, w których można było robić swoje notatki, odpowiadać na pytania, wypełniać quizy, coś tam rysować. Także nie jest to jakieś całkowite nowum. Teraz nie przypomnę sobie tytułów tych książek, ale na pewno takie były. Tutaj mamy też, zobaczcie, miejsce na własne notatki, miejsce na zapiski. Mamy sporo ilustracji, no ale przede wszystkim mamy książkę o tym, jak zaakceptować swoje ciało. A młodzi ludzie, którzy są piękni, zgrabni, mają cudowną cerę, przepiękne włosy, wyglądają naprawdę zjawiskowo i rewelacyjnie, mają bardzo duże problemy z poczuciem własnej wartości i ciągle czują się oceniani. Także myślę, że taka książka powinna się znaleźć w każdej bibliotece szkolnej i również jako nagroda bądź też lektura dla młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość i czują się niepewnie i źle z własnym ciałem. A teraz mamy powieść o rasizmie. Maya Angelou, Wiem dlaczego w klatce śpiewa ptak. Nowe wydanie tej książki, mam wrażenie, że coś się zmieniło w tytule, że chyba są poprzestawiane wyrazy w tym nowym tłumaczeniu. I jest to powieść o małej dziewczynce, to jest powieść autobiograficzna, o tej autorce. I tutaj jest napisane na okładce coś takiego. Miałam 8 lat i byłam dorosła, pisze Maya Angelou, wychowywana na czarnym południu. Trudne lata dorastania spędziła u matki w Kalifornii. To tam spotkały ją traumatyczne doświadczenia, które sprawiły, że na 5 lat przestała mówić, a potem zaczęła pisać. No do mnie przemawia ten opis i jestem przekonana, że to jest świetna książka, której mam zamiar poświęcić fragment moich wakacji, które się właśnie rozpoczęły. Jeżeli jeszcze nie znacie, jeżeli nie czytaliście, to polecam, bo to będzie bardzo wartościowa książka. Pierwsza część autobiografii tej autorki. I mam tutaj jeszcze na kolanach książkę, która przyszła do mnie dzisiaj z wydawnictwa, którego wcześniej nie znałam, Glowbook. To zbiór opowiadań Henry'ego Lawsona, Związek grzebie swoich zmarłych. Są to opowiadania australijskie. Pisarz był Australijczykiem, żył w XIX wieku, zahaczył też o lata XX wieku XX. Jeden z najbardziej znanych australijskich pisarzy, który zasłynął głównie jako autor krótkich, realistycznych opowiadań, nawiązujących do życia prostych ludzi. Sam był synem górnika i feministki, działaczki feministycznej, ale bardzo tragicznie skończył. Popadł w alkoholizm jako dorosły człowiek, miał także problemy z alimentami, spędził parę lat w więzieniu. Umarł dosyć młodo z tego, co widzę. No i tutaj mamy wybór jego opowiadań. W ogóle taka fascynująca jest dla mnie ta książka, ponieważ wydana w formacie, w którym rzadko się obecnie wydaje książki. I też ma taką okładkę, która, jak ją zobaczymy w księgarni, to prawdopodobnie nie będzie pierwszym naszym wyborem, nie wpadnie nam w oko, jest bardzo, bardzo ponura.
Nie wiem, co mogę Wam jeszcze powiedzieć o tych opowiadaniach, bo jeszcze ich nie przeczytałam. Dzisiaj ta książka przyszła do mnie, ale czuję, że to jest coś, co może mi się podobać. Ale na pewno mi się spodoba Kulawa kaczka i ślepa kura, moi drodzy. Najnowsza powieść dla dzieci autorstwa Ulricha Huba, która opowiada o ślepej kurze, która marzy o tym, aby trafić do miejsca, gdzie spełniają się marzenia, ale że jest ślepa, to nie wie, w którą stronę ma iść. I kiedy spotyka kulawą kaczkę, to namawia ją, żeby ta kaczka była jej przewodniczką. Ale cóż z tego, skoro kaczka, nieważne, że kulawa, do kuśtyka, ale strasznie boi się w ogóle wysunąć dziób poza własne podwórze. To książka o spełnieniu marzeń, ale także o przyjaźni, która dodaje skrzydeł i otwiera oczy. Myślę, że będzie piękna, zresztą ten autor pisze bardzo fajne książki i ja już kilka z nich przeczytałam. To jest całkowita świeżynka. Ostatnia książka, którą na dzisiaj przygotowałam, to Roztwory i spółka. Kolejna pozycja z lubianej przez nas, prawda, serii Zrozum, wydawanej przez Wydawnictwo Poznańskie. Roztwory i spółka to książka o chemii. Nie wiem, jaki wy mieliście stosunek do chemii, kiedy chodziliście do szkoły. Ja chemię dość lubiłam w podstawówce, a miałam bardzo wymagającą nauczycielkę. Taką nauczycielkę, która wymagała od nas już praktycznie program szkoły średniej, więc kiedy poszłam do liceum, to niewiele musiałam się uczyć, bo ja już to wszystko umiałam. Ale brakowało mi w chemii nauczanej wówczas, być może to się teraz zmieniło, przełożenia na życie, że po co ja się uczę tych różnych wzorów, skoro nie wiem, gdzie wykorzystuje się różne związki, kwasy, zasady, o których każą mi się uczyć. I myślę, że z tej książki tego właśnie się dowiem. Mamy tutaj Świat według chemików. Taki jest podtytuł, a na okładce reklamują treść w sposób następujący. Z tej książki dowiesz się, jak z pomocą chemii zrobić pyszną kawę. Dlaczego szybciej opalamy się na plaży niż w przydomowym ogródku? Ile kalorii musi przyjąć nasz organizm, żeby dotrwać do kolejnego dnia? I czy istnieje skuteczny sposób na pozbycie się kaca? Więc dużo praktycznej wiedzy, jak się pozbyć kaca, jak się opalić, jak zaparzyć kawę i co jeść. Także myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś dobrego. Jeżeli jest to napisane fajnym językiem, to widzę, że jakieś wzory są wow. Jeżeli napisane jest to fajnym językiem, to podejrzewam, że książka znajdzie duże grono wielbicieli i fanów. Moi drodzy, teraz łyczek. I dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was którąś z książek i że z przyjemnością wysłuchaliście mojej krótkiej relacji z festiwalu Ludzie Książki. Mam nadzieję, że być może jesienią albo w przyszłym roku odbędą się kolejne edycje tego festiwalu i być może spotkamy się gdzieś w drodze. Pozdrawiam Was najserdeczniej, trzymajcie się w te upały, dużo pijcie, dużo czytajcie i wypoczywajcie. Pa, 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 pa.